Elo, siema, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym odcinku. Na dzisiejszym odcinku mam zaplanowane oczywiście, nie wiem co, ale cały dzień pada deszcz właśnie, bo inna jest godzina, ale rano byłem u sąsiada właśnie sprawić co jest. On spał, babcia wysłała gdzieś, ale pewnie Rafał Sotys LS wyszedł właśnie z chałupy. I pewnie zadzwoni do mnie, jakoś ma interes. Albo ja do niego zadzwonię, bo też mam interesa do niego. Dryn, 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 dryn. Halo. Halo, siema, Sołtys LS, Rafał. Co tam porabiasz? Stałeś już u Sky już dawno? Tam stałem. A masz teraz chwilowo przyjechać? Teraz przyjadę. Ja muszę poczekać właśnie. Czekam na chyba na telefon. Nie wiem, sam po prostu. Czasami głupoty mówię. Ale trafię pada. Wyszedłbym sobie, ale miałem po prostu dzisiejszego nastroju. Wyszedłbym, ale musiał płaszcz przeciwdeszczowy i gumowce przeciwdeszczowe. Takie typowo przeznaczone do bagna i błota. I sąsiad powiedział, że przyjedzie właśnie. Zobaczyć, ale sąsiad pewnie, albo ja, albo sąsiad go zaproszę. Zobaczymy, kto zaprosi na Wielkanoc, bo ponieważ jutro chyba jutro trzeba jakoś ten, jak to mu powiedzieć. Dzisiaj nie wiem, o co chodzi. Tak, ten. Jutro jest ten. Tak, muszę po prostu sobie przypomnieć. Nie będę wyczerpywał tej baterii właśnie. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco. Ale chciałem poinformować, że w dzisiejszym odcinku mam też zaplanowane oczywiście pokazać sąsiadowi tam zaproszenie, a jutro będę wybierał się oczywiście właśnie na spotkanie z księdzem. Będzie wodą święconą poświęcał mi właśnie kostek wielkanocny, bo ponieważ za jutro oczywiście jest Wielka Sobota i do kościoła trzeba iść kostykiem wielkanocnym, ale oczywiście sobie właśnie pójdę. Bo od tego jestem i od tego pójdę poświęcić, bo ponieważ to jest taka oczywiście widzowie polska tradycja. Ale to wszystko jutro będzie. Ale czekam oczywiście na Rafała Sołtysa LS. Bo chciałem porozmawiać, zobaczyć czy ma jakieś zaproszenie, czy ja. Zobaczymy jakie będą różne zdania. I też chcę mu pokazać nową, co nowego wybudowałem. Dym, dym. Dobra, widzowie, odbieram telefon, bo ponieważ coś zadzwoniło właśnie, zazęcało w kieszeni, wejmuję i chciałem poinformować, że to jest telefon. Dzień dobry. Szymon, sąsiad, przyjechałem. A gdzie przyjechałeś? Gdzie ty? Gdzie? Pod bramą stoję. Dobra, okej. Tylko szybko, bo ponieważ ja nie ubrałem płaszczu właśnie przeciwdeszczowego. A ty ubrałeś? Nie, bo bizonem przyjechałem. Bizonem? A gdzie on jest? Ufa. Szybko, szybko! Bo pada deszcz, chcesz być mokry, hop, hop, do domu. Hop. Okay. Ja pierwszy wejdę. O, trudno, że jestem gruby, ale przycisnę. Chodź na górę, bo na górze nie byłeś. Musiałeś drzwi zamknąć? Poczekaj, bo ja pójdę oczywiście z drzwi zamknąć, bo ja drzwi zapomniałem, bo ja nie jestem powódź mieć domu. Chciałem ci coś pokazać, coś ważnego, ale zastanawiam, co robisz Wielką Niedzielę, czyli Niedzielę Wielkanocną. Bo jutro mnie nie ma, bo jutro idę do kościoła ze świeconką. Ty też idziesz, bo to jest tradycja. A ty czym będziesz? Będziesz samochodem jechał, czy z buta idziesz do kościoła? Ja sobie przejdę się z buta. Ja traktorem pojadę. Lepiej nie, bo kiedyś ukradli pod kościołem traktor.
Co robisz? Co robisz w niedzielę wielkanocną? Ale w grze czy w prawdziwym życiu? W grze. Co robię? Nic się mówi, bo niedziela jest. Będziesz siedział i jadł, a gości będziesz miał, to tylko z babką będziesz siedział i jadł sobie wielkanocny posiłek. Tylko babka będzie i ja. A ja chciałem zaprosić was na wielkanocne siadanie do mojej chaty, czy u ciebie, czy ja bym przyszedł do ciebie. Tak. Moja mama tutaj nie wyłapała, tylko chodzi. Moja mama jest w farmingu. For the moment. No i ty tam. Dobra. Po staremu, tylko jedynie to ten deszcz denerwuje. Cały dzień pada. Słyszałem, że ma o 15 po prostu deszcz. Przestań padać. Ja chcę ciebie zaprosić na Wielkanoc i pokazać ci coś fajnego. Albo ty mnie zaprosi, jak nie masz nic co robić. Wybierz, gdzie chcesz spędzać Wielkanoc. Albo ja przyjadę. Albo ty przyjedziesz. A światło? Gdzie? Czekam, to światło zgasić, bo zapalić, ale zgasić to już nie zgasić. Nie mam wąt. Dobra, zgaś sąsiad moje światło. Tam jest gaśnienie. Za plecami. Tam nie chuj, bo ja tam montuję filmy. Babcia tam śpi, nie przeszkadzaj. No dobra, no. Ja mam do ciebie przyjechać? Tak. Dobra, przyjadę, na którą godzinę powiedz? To się zjawię. Na 12:00. A ogólnie to u mnie jest o 9:00, bo tak ksiądz po prostu mówił. A moja babcia mówiła tak, że była o 12:00. Aha. Pewnie będzie coś tam gotowała i długo zajdzie, dobra. Ja jestem widzowie, idę oczywiście sąsiadowi pokazać co zbudowałem, bo wy widzowie oczywiście to widzieli stawać. No, prowadź. A ty co chciałeś? Bo coś wspominałeś, że przyjechałeś bizonem, nic tam nie widziałem. Ty uplanowałeś mi bizona, a header mam czerwony. A ja mechanik. Muszę porozmawiać z mechanikiem i mu wytłumaczyć, dobra, okej. Okay. Ja mu to powiem. Tak nie biegaj. Muszę, popada deszcz, ja nie chcę być mokry. Patrz co zbudowałem, bo tu fajne ogrody, jak ci się podoba, taki fajny wjazd do zagrody. Lampkę, wiesz po co lampę zrobiłem, jakby wariat jakiś jechał, żeby widział, że coś tam stoi, żeby wypadku nie zrobił. Żeby bezpiecznie dojechać. O, sąsiad, ty tam masz. A gdzie? Gdzie? Tu. O, nie wiem co. Na święta. Ja ich nie zabijam. Bo jestem taki, że mi szkoda zabić po prostu świnia. Bo świnia jest słodka i urosa dla mnie. Tylko muszę zabić świnię, jak świnia zdechnie. I dzięki temu będę mu mięso mieć. A na święta to ja już mam wszystko załatwione. Bo babka była ze mną poza kamerami. Poza kamerami pojechaliśmy i kupiliśmy wszystko, co jest właśnie na święta. A jutro trzeba się wybrać do kościoła kosyczkiem. No dobra, no. To chciałeś mi pokazać, co wybudowałeś. No to. No, widzę ogródlenie, no. Jak ci się podoba? To już nieraz widziałem, jak jechałem na pole. To jest inne ogrodzenie, nie te, co widzę.
Przedwczoraj zostało skończone, budowane. Sam robiłem. Z kogoś wziąłem i wsadziłem po to, żeby ogrodzić. Bo tam może być też, też tutaj działka budowlana. Ktoś może tutaj będzie mieszkał. Ale jakie przeznaczone pod łąkę. Ale chodźmy tą header, co malujemy, bo tak ten biurą stoi na tym deszczu i tak. A nie powiedziałeś tam mechanikowi, wieśkowi, żeby wjechał tam do środka? A jakby nie było, to jak miałem powiedzieć? Mój przekazaj Damianowi, Cienkusowi, żeby mu przekazał, jakby przyszedł. Tam było nie było. A kto pilnował? Widzimy się, widzowie, ja wszystko ogarnę tym kombajnem, bo muszę iść do wieśka, zadzwonić do niego i dać mu zlecenie. I Rafał da pieniądze, żeby zapłacić za malowanie. Widzimy się po remoncie. Dobra, jest wszystko zrobiliśmy, ale chciałem pokonać nadal pana. Ale z godziny to zajęło właśnie malowanie, bo ponieważ chcieliśmy, żeby było pomalowane tak jak z fabryki, tak jak nam fabryka dała. I teraz pokażę, jak Rafał sołtys LS podczepia. Ja tutaj stanę. Chciałem poinformować, że Rafał zrobił remont bizona. Porysowali mu bizona i trzeba było zmienić kolor. Co? Zobaczył, tutaj daję panu pieniądze za remont. Dziękuję, do widzenia. Dobra, ja idę dać temu wieszkowi pieniądze. Jak ty, sąsiad, jedziesz, uważaj, żebyś mnie nie potrącił. Ledwo zawało bym nie został. Na razie, sąsiad, ja idę pieniądze dać temu panu. Widzimy się, jak zapłacę. Dobra, zasiedziało mi się. Za dużo gadałem właśnie po prostu. Sorry, przepraszam. Już jest godzina 15, a ja cały czas siedziałem tam i bębniłem właśnie i kawę piłem. I te życzenia mi złożył świąteczne. A sąsiad, mógłbyś wziąć ten kontener, bo mi tu przeszkadza ten kontener koło bramy. Nie mam jak trawy skosić. Szlifiarkę daj. Kontener trzeba przeciąć. Dawaj, nie poddawaj się. Widziałem, jak na polu parkowałeś. I poszedł do chałupy. Dasz radę. Jaka może, to dam radę. Spokojnie, widzę. Przetrasyłem się. Taka przyczepka bym się na header przydała. A masz pieniądze, czy już nie masz? Czy na święta potrzebujesz pieniądze? Czy wszystko na święta przygotowałeś? Mam. Ale mam też na miarę. Nie uciekaj. Muszę, jak mi kamerę rozwalić na głowie, co ja mam? Kamerkę GoPro. Weź mi ten cholerny kontener, bo... Nie musisz. Potem będziesz mówił, a weź mi rozwal płot. Musisz skręcić inną stronę, Rafał. Inną stronę musisz skręcić. Chodzi mi o kontener, a nie o bramę. Ja nie mówię o bramie, tylko o płocie. Inna strona. Da się rady wjechać i wyjechać, Rafał. Nie poddawaj się. Musisz koła wykręcić inną stronę. Nie tam koła ustawia, żeby kontener wjechać. Wesoły świąt, alleluja, idę do przodu. Posiadam, mogą sobie jakiś podniesienie na tego biwola? Podniesienie nie ma. To nie jest nowa technologia, bo to jest stara technologia. Lata 80. Poczekaj, a ciekawe? Nie, no skoro by też się kurde nie zmieścił. Wiatę będzie zbudował? Czekaj, bo
się nie mieści. Tu się mieści. Wiesz? A no, te można zobaczyć, tu się mieści. Nie? Ja idę do domu. Jakiego domu? Do siebie. Bo nie, nie ma co robić. Deszcz pada. Jutro trzeba do kościoła jechać. Widzimy się w wizorze jutro. Tego filmu nagram. Elo, elo, do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się. Pa, pa. Pożegnaj się, Rafał, Słowcy Celes. Elo, elo, do zobaczenia w następnym odcinku.